Dlaczego osoba ukochana napisała, czego chce, tak? Poprzez to, że napisała znów. Zobaczmy dzisiaj z kart Tarota, kochani. Intencje osoby ukochanej, dlaczego napisała, co chce, co oznacza to. Proszę obejrzeć od początku do końca, ponieważ wróżba jest tylko jedna, nie ma grupy do wyboru dzisiaj. I moi kochani, witam Was serdecznie, wszystkich z osobna, wszystkich moich subskrybentów kochanych i normalnych widzów. Proszę zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jesteście tutaj nowi. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz od YouTube'a wszystkie powiadomienia o moich codziennych wróżbach dla Was, kolektywnych, o moich filmikach codziennych, które dla Was nakręcam. Oczywiście zapraszam, lajkujcie, komentujcie, piszcie komentarze, piszcie, bądźcie aktywni, kochani. To ważne dla rozwoju mojego kanału, ważne też dla mojej motywacji, bym codziennie Wam po prostu tutaj kręciła filmiki. Także proszę Was o również aktywność Waszą, którą potrzebuję, by się zmotywować, by po prostu kręcić dla Was. Kochani, lajkujcie, piszcie i jeszcze chciałam Was zaprosić na wróżby indywidualne, olala, które możecie nabyć poprzez e-maila. Napiszcie do mnie e-maila, mój adres e-mailowy oczywiście znajdziecie na moim kanale, na moim tutaj czacie, czy w komentarzach, czy moi kochani, podaję wszędzie te mój adres e-mailowy, więc napiszcie, ja Wam podam wtedy oczywiście warunki takich wróżb indywidualnych, które są dokładniejsze. Te wróżby indywidualne są oparte na Waszych zdjęciach, datach urodzenia, więc są dokładniejsze. Dobrze, kochani moi, zaczynamy. Czego ona chce, ponieważ nawiązała Twoja osoba ukochana kontakt, czego chce, tak? Zobaczmy, przyjrzyjmy się tutaj kartom. Ta osoba ma jakiś kryzys, chce tutaj na nowo zawalczyć o Waszą relację, Waszą znajomość. Być może ta osoba odczuwa pustkę emocjonalną, coś jej brakuje emocjonalnie. Chce tutaj podjąć nowe decyzje, iść w nowe. Chce spotkać się, podróż tutaj widzimy, tak? Ale również podróż, która nie wiadomo do czego prowadzi, tak? Czy potoczy się w lewo, czy w prawo, czy potoczy się dobrze, czy źle. Czy doprowadzi do czegoś konkretnego, czy może do niczego. Ale tutaj jest jakiś ruch, jakaś akcja, jakaś podróż. Chce ta osoba coś zmienić w swoim życiu. Jest przeciążona, jakby przesilona, jakiś balast ma, że między Wami nie ma kontaktu, że jest śmierć, że jest, nie wiem, coś umarło, tak? Umarło coś między Wami i ta osoba jest tym jakby załamana, czy przesilona, przeciążona. Tutaj chce ta osoba użyć wszystkich swoich jakby możliwości, talentów, by jeszcze raz tutaj z Wami się może spotkać, czy też chodzi tutaj o seks, tak? O silne przyciąganie seksualne, silną bardzo chemię. Mamy kartę seksualną, mamy kartę, żeby uważać, żeby ta osoba nie manipulowała Was seksualnie czy emocjonalnie. Jest też tutaj karta zdrady, oszustwa, manipulacji, także uwaga, żeby ta osoba czasem nie miała jakiegoś trójkąta, nie prowadziła życia jakiegoś trójkątnego, tak? Jest to osoba młodsza od Was być może lub niedojrzała jeszcze, nie wie sama czego chce, przygląda się, ale jest to osoba silna, seksualnie charyzmatyczna. Ta osoba sama chce przemyśleć sobie, co dalej, co ma zrobić. Być może, żeby między wami rozwinął się jakiś romans, żebyście się spotkali i chciałaby ta osoba porozmawiać, coś wyjaśnić między wami. Jakby wspomina was, mamy kartę smutku, wspominania, że coś się między wami zakończyło, umarło, coś się zablokowało, skończyło. Ta osoba jest smutna z tego powodu i bardzo dużo tutaj widzę wspomina i ma takie miłosne jakby wyrzuty sumienia, czy miłosny smutek, tak? Jakby jest też rozczarowana, że wasza znajomość nie rozwinęła się pozytywnie, tylko się zakończyła, zablokowała, umarła. Ta osoba czuje się samotna, ma lęki jakby, że w ogóle już z wami nie będzie miała nigdy kontaktu, że nigdy was nie zobaczy. Też jakby taki smutek i żal i ból wręcz emocjonalny, że się coś między wami zakończyło. I tutaj ta osoba ze smutkiem wspomina tą waszą miłość, która się jakby nie udała. Też czuje straty ta osoba po tym końcu waszym, czy po śmierci tutaj waszej relacji. Śmierć w sensie metaforycznym mówi o końcu, tak, tej relacji. Czuje się ta osoba samotna, jest, tak jak mówię, rozżalona, taka zrezygnowana. Jest też jakby tak bardzo zraniona emocjonalnie czy duchowo. Nie widzi jakby tutaj żadnych możliwości, żeby odbudować coś między wami takiego mocnego, stabilnego. Jakby boi się, że jest to już całkiem zaniechane, stracone. Jakby chciałaby jednak tutaj zawalczyć, bo mamy rycerza kielichów, czyli chciałaby zawalczyć o tą miłość, o romans, o jakieś romantyczne uczucia. Myśli tutaj, co zrobić, jakby chce też planu, samotnie przemyśla plan działania. Tak jak mówię, no też jest karta seksualna, czyli bardzo silna chemia, jakby jesteście dla tej osoby bardzo seksualnie atrakcyjne i ta osoba myśli o zbliżeniu też, ale jest też karta oszusta, manipulanta, kłamcy, też, że ta osoba ucieka przed jakimiś takimi głębszymi rozmowami, wyjaśnieniami, tak? Jest też karta straty, smutku, być może braku pieniędzy, być może finansowych jakichś tutaj kryzysów, tak? Gdzie ta osoba też czuje się być może finansowo słabsza od was, nie ma tyle środków może finansowych, by was jakoś tutaj wam zaimponować, czy w każdym bądź razie jakieś przesilenie może też pracą u tej osoby jest, przesilenie finansowe, przeciążenie, tak jak mówię, rozczarowanie, smutek, libeskuma, czyli taki żal właśnie po tym, że coś się nie udało między wami, ale widzimy tutaj chęć romansu, chęć nawiązania kontaktu, chęć podróży, chęć spotkania, chęć seksualności, zbliżenia. Brakuje tej osobie was, czy emocjonalności. Także ta osoba chce na pewno tutaj troszeczkę zawalczyć, widzę, o was, o spotkanie z wami, o zbliżenie, intymność, uczucia, romantyczność. Ta osoba chciałaby romansu, no być może nawet afery, być może czegoś powierzchownego, bo karty miłości głębszych tutaj nie mam, tylko raczej takie bardziej powierzchowne, no ale wiadomo, że to może się później rozwinąć do czegoś głębszego. Na razie widzę takie powierzchowne tutaj, bardziej romanse, bardziej podloty, zaloty, aferę, chęć zbliżenia. Po to ta osoba się odezwała. Też jest ta osoba smutna, tak jak powiedziałam, ma smutek w sobie bardzo duży i wspomina was ze smutkiem i żalem. Żałuje też ta osoba, że coś między wami się nie rozwinęło, nie udało. Jest przeciążona tym wręcz, tym końcem między wami. Takie są intencje waszej osoby ukochanej, dlatego się odezwała. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Proszę o lajki, proszę o komentarze. Proszę napisać, czy się zgadza w jakimś stopniu ta wróżba z waszą sytuacją. I pozdrawiam serdecznie, dziękuję, że jesteście. Do usłyszenia już wkrótce.